Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądało życie Jezusa Chrystusa w najdrobniejszych szczegółach? Jakie były Jego myśli, uczucia, codzienne doświadczenia? A co, jeśli ktoś twierdził, że widział to wszystko w wizjach? Dziś zanurzymy się w niezwykłą historię Marii Valtorty, włoskiej mistyczki, której wizje i pisma zaintrygowały tysiące wiernych na całym świecie. Mimo że jej historia nie jest powszechnie znana, pozostawia trwały ślad w sercach tych, którzy mieli okazję zapoznać się z jej dziełem. Maria Valtorta urodziła się 14 marca 1897 roku w Caserta we Włoszech. Była jedynym dzieckiem kapitana kawalerii Giuseppe Valtorty i surowej matki Izabeli. Jej życie od najmłodszych lat nie było łatwe. Surowa dyscyplina matki i częste przeprowadzki wpłynęły na jej delikatną psychikę. W 1934 roku, w wyniku brutalnego ataku, Maria doznała poważnego urazu kręgosłupa, który uczynił ją inwalidką na resztę życia. To właśnie w tym czasie, przykuta do łóżka, zaczęła doświadczać mistycznych wizji. Rok 1943 był kluczowym momentem w życiu Marii Valtorty. Wtedy to, przykuta do łóżka w swoim domu w Viareggio we Włoszech, zaczęła doświadczać wizji, które miały zdefiniować resztę jej życia. Wyobraźcie sobie. Codzienne życie Marii było wypełnione bólem i cierpieniem, związanym z nieustannym leżeniem w łóżku. Aż nagle zaczyna widzieć i słyszeć coś, co wykracza poza jej fizyczną rzeczywistość. Szczegółowe, żywe sceny z życia Jezusa Chrystusa. Maria opisuje swoje pierwsze wizje jako bardzo realistyczne i intensywne. Widziała Jezusa, Maryję, apostołów i innych biblijnych bohaterów. Sceny, które widziała, nie były jedynie przelotnymi obrazami. To były pełne narracje, dialogi, emocje i detale, które wydawały się tak autentyczne, jakby rzeczywiście tam była. Wizje te obejmowały różne etapy życia Jezusa, od Jego narodzin w Betlejem, przez dzieciństwo, publiczną działalność, aż po Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Maria Valtorta relacjonowała, że te wizje były jak żywe filmy, które oglądała wewnętrznym okiem. Każda scena była pełna detali, kolorów, dźwięków, zapachów, a nawet emocji postaci, które widziała. Jej wizje nie były jednorazowym doświadczeniem. Przez 7 lat, od 1943 do 1950 roku, Maria niemal codziennie doświadczała tych wizji. Z czasem zaczęła je spisywać, tworząc z tego monumentalne dzieło. Jej pismo było szybkie i pewne, jakby była prowadzona przez niewidzialną rękę. Czasami pisała nawet po kilkanaście stron dziennie, nie zważając na ból i cierpienie. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów jej wizji jest to, jak bardzo były one szczegółowe. Maria nie tylko widziała Jezusa nauczającego tłumy, ale także słyszała Jego słowa, widziała reakcje ludzi, czuła atmosferę miejsca. Opisywała, jak Jezus rozmawiał z uczniami, jakie miał gesty, jakie były Jego codzienne nawyki. Wszystko to sprawiało wrażenie, że była naocznym świadkiem tych wydarzeń. Wizje te były tak realistyczne i barwne, że wiele osób, które później czytały jej zapisy, porównywało je do najbardziej szczegółowych opisów w literaturze pięknej. Ale dla Marii Valtorty te wizje były czymś więcej. Były duchowym doświadczeniem, które głęboko ją poruszało i inspirowało. Czuła, że została wybrana do przekazania światu tych niezwykłych opowieści o życiu Jezusa. Co dokładnie zawiera poemat Boga Człowieka? Dzieło to składa się z 10 tomów, które razem tworzą ponad 15 tysięcy stron rękopisu. Każdy tom zawiera szczegółowe opisy życia Jezusa, które Maria Valtorta widziała w swoich wizjach. Ale to,
Co wyróżnia to dzieło, to nie tylko jego objętość, ale także głębokość i szczegółowość opisu. Tomy te podzielone są na chronologiczne segmenty życia Jezusa. Zaczynają się od narodzenia w Betlejem, gdzie Maria Waltorta opisuje nie tylko scenę wstające, ale także okoliczności, które do niej doprowadziły, emocje Maryi i Józefa oraz reakcje pasterzy i mędrców. W kolejnych tomach Waltorta przenosi czytelnika przez dzieciństwo Jezusa, jego dorastanie w Nazarecie, pierwsze cuda i początki publicznej działalności. Każdy rozdział jest bogaty w dialogi, opisy miejsc i postaci. Na przykład opis podróży Jezusa do Egiptu jest pełen szczegółów na temat krajobrazu, lokalnych zwyczajów i ludzi, których spotykał. Jednym z najważniejszych aspektów tego dzieła jest przedstawienie nauczania Jezusa. W poemacie Boga Człowieka znajdujemy szczegółowe relacje skazań, przypowieści i rozmów, które Jezus prowadził z uczniami, tłumami i poszczególnymi osobami. Maria Waltorta zapisuje nie tylko słowa Jezusa, ale także kontekst, w którym były wypowiadane, reakcje słuchaczy, a nawet ich wewnętrzne myśli i emocje. Waltorta opisuje także codzienne życie Jezusa i jego uczniów. Widzimy, jak Jezus spędzał czas z apostołami, jakie mieli relacje, jakie problemy napotykali w swojej wędrówce. Te opisy dają czytelnikowi poczucie, że zna Jezusa nie tylko jako nauczyciela i cudotwórcę, ale także jako człowieka, który żył w konkretnym czasie i miejscu, miał swoje codzienne zmartwienia i radości. Szczególnie poruszające są opisy męki i śmierci Jezusa. Maria Waltorta z niezwykłą precyzją przedstawia ostatnie dni życia Jezusa, jego aresztowanie, proces, drogę krzyżową i ukrzyżowanie. Każdy moment jest pełen emocji, bólu i duchowej głębi. Waltorta opisuje nie tylko fizyczne cierpienie Jezusa, ale także jego wewnętrzne przeżycia, modlitwy i miłość do ludzkości. W poemacie Boga Człowieka Marii Waltorty znajduje się szczególne proroctwo dotyczące drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Według wizji Waltorty Jezus miał powiedzieć, że jego powtórne przyjście nastąpi wtedy, gdy cały Izrael znajdzie się pod płaszczem Kościoła Chrystusowego. To proroctwo można interpretować jako zapowiedź czasów, w których cały naród izraelski uzna Jezusa Chrystusa za Mesjasza i w pełni przyjmie chrześcijaństwo. Oznaczałoby to pełną integrację i akceptację nauk Kościoła katolickiego przez Izrael. W szerszym kontekście eschatologicznym zapowiedź ta odnosi się do końca czasów, kiedy to wszystkie narody, w tym Izrael, będą zjednoczone w wierze chrześcijańskiej. Proroctwo to, podobnie jak inne wizje Marii Waltorty, spotkało się z różnymi reakcjami. Dla niektórych wiernych stanowi ono inspirację do głębszej refleksji nad czasami ostatecznymi i jednością w wierze. Jednak Kościół katolicki podchodzi do objawień Waltorty z dużą ostrożnością. Choć jej dzieła są popularne wśród wielu wiernych, Kościół nie uznaje ich za autentyczne objawienia prywatne, co oznacza, że nie są one oficjalną nauką Kościoła. W kontekście tego proroctwa warto również zauważyć, że temat powrotu Chrystusa i nawrócenia Izraela jest obecny w wielu innych tradycjach i interpretacjach chrześcijańskich. To sprawia, że wizje Waltorty są częścią szerszej debaty teologicznej i duchowej na temat czasów ostatecznych i roli Izraela w planie zbawienia. Poemat Boga Człowieka kończy się opisem zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa. Te ostatnie sceny są pełne nadziei i duchowego uniesienia, ukazując triumf życia nad śmiercią i miłości nad nienawiścią. Dzieło Marii Waltorty jest niezwykle bogate i głębokie. To nie tylko szczegółowy opis życia Jezusa, ale także duchowa medytacja nad jego nauczaniem
i misją. Czytelnicy, którzy sięgną po poemat Boga Człowieka, mogą odkryć w nim nie tylko historię, ale także duchowe przesłanie, które może głęboko poruszyć i zainspirować do głębszego zrozumienia i przeżywania wiary. Jednakże historia Marii Waltorty i jej dzieła nie jest pozbawiona kontrowersji. W 1959 roku Święte Oficjum, obecnie znane jako Kongregacja Nauki Wiary, umieściło poemat Boga Człowieka na indeksie ksiąg zakazanych. Powodem były obawy dotyczące zgodności z nauką Kościoła i autentyczności wizji. Warto jednak zaznaczyć, że po zniesieniu indeksu w 1966 roku książka nie była już oficjalnie zakazana. Mimo to Kościół katolicki podchodził do jej dzieła z rezerwą, choć niektórzy papieże, jak Pius XII, wyrażali zainteresowanie tymi pismami. Dzieła Marii Waltorty zyskały ogromną popularność na całym świecie. Były tłumaczone na wiele języków i inspirowały wielu wiernych do pogłębienia swojej wiary. Jej pisma były używane w medytacjach, rekolekcjach i prywatnych studiach duchowych. Dziś, mimo że Kościół katolicki nie uznaje wizji Marii Waltorty za autentyczne objawienia prywatne, nie zabrania wiernym czytania jej dzieł, pod warunkiem, że nie są one traktowane jako alternatywa della Evangelii. Maria Waltorta pozostaje postacią kontrowersyjną, ale jej wizje i dzieła bez wątpienia wywarły znaczący wpływ na wielu chrześcijan na całym świecie. Jej życie, pełne cierpienia i mistycznych doświadczeń, zainspirowało nie tylko jej współczesnych, ale i kolejne pokolenia wiernych. Poemat Boga Człowieka to dzieło, które niezależnie od kontrowersji przybliża czytelnikom życie Jezusa w sposób niezwykle poruszający i barwny. Jakie są wasze myśli na temat wizji Marii Waltorty? Czy wierzycie, że jej doświadczenia były autentyczne? A może macie inne zdanie na temat objawień prywatnych? Chętnie poznamy wasze opinie w komentarzach. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z jej pismami, może warto dać im szansę i odkryć tę niezwykłą historię na własne oczy. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli spodobała wam się ta opowieść, subskrybujcie nasz kanał, zostawcie komentarz i podzielcie się swoimi przemyśleniami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.